Hej, cześć, siemanko kolegowie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej FIFA oraz w najnowszej karierze na kanale z EA Access. Oczywiście to nie jest pełna wersja, tylko mam 10 godzin do rozegrania i postaram się wycisnąć z tych 10 godzin jak najwięcej. Jedną z nowości FIFA 20 jest to, że mogę sobie tam menadżera wybrać, czy no go stworzyć, jak będzie wyglądał, ale raczej no nie będę się w to zagłębiał, bo raczej nie gram w Simsy, więc mnie to w sumie wywalone, nie obchodzi mnie, jak mój menadżer będzie wyglądać. Jego wizerunek będzie na tych konferencjach, ale no ten model jest spoko, mi się podoba. Więc jeżeli wbiliście tutaj z nadzieją, że będę wam pokazywać, jak tu wybrać Polsze. Jak chcieliście zobaczyć proces tworzenia menadżera, no to sorry, ale nie tutaj. My się tu bardziej skupiamy na gameplay. Oczywiście kariera górnikiem Zabrze. Zdaję sobie sprawę, że koszulka jest stara, z 2 lat. Normalnie w 19 karierę pod koniec gram na Ultimate, ale tutaj na legendarny sobie zagramy, ponieważ no to jest zupełnie inna FIFA, więc wypadałoby troszeczkę lżej wystartować. Pierwsze okno transferowe wyłączę, ja to zawsze robię, z tego powodu, że skoro już zaczynamy jakąś tam karierę, no to te składy są takie, w jakich kluby normalnie zaczynają swoją przygodę z sezonem, więc osobiście dla mnie, nie mówię, że to jest bez sensu, ale ja tego po prostu nie robię. Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok rozumowania. O nie, poziom baterii DualShock jest niski, masakracja jakaś. Przejdziemy do zaproszeń, ale nie będę grać żadnego tutaj turnieju, ponieważ no mi się wydaje, że was to mało obchodzi, mnie zresztą też, ale może was obchodzić to, jak będzie przebiegała filozofia klubu. No na to się po prostu nie patrzy, jakby nie patrzeć, ale ja patrzę osobiście na globalną sieć transferową, członek podstawowej jedenastki oraz kontrakt na 1 rok. Bo jak będziemy już jakieś ściągać ich zawodników, no to chciałbym ich ściągać na angaż, a resztę pieniędzy przeznaczyć na szkółkę juniorów. Mamy 2,5 miliona. Więc zatrudnimy może skauta z Serbii, Stjepana Tripalo. On z tych wszystkich może być najlepszy, no bo jest najdroższy, to jest jedyne kryterium, jakiemu się przyglądałem. No i wyślemy do Polski. Śmiesznie, że można do Serbii, do Rumunii, do Słowenii, nawet na przykład do takiej Chorwacji, czy tam do innych bałkańskich krajów nie można, no ale dobra, no wysyłamy tego skauta. Na razie tylko jednego. Okej, Angulo chyba chce zagrać, z tego co widzę. Uszanowanie szefy w imieniu całego zespołu. Aha, witam pana, bo to tak, bo są rozmowy z zawodnikami. No to Igor, bierzmy się do pracy może, tak? No bo jednak jeden tutaj z naprawdę wysokimi ambicjami. Mecz symulacyjny, może dajmy tutaj niektórym zawodnikom pograć. Tutaj w ogóle w TDD-mie zauważyłem, tutaj nie ma informacji, skąd jest zawodnik, czy z jakiego kraju jest. No może jestem ślepy, ja nie widzę, ale no w informacjach nie ma. No i okej, na razie to by było może tyle, choć może loska za chudego. Raczej będę na niego stawiać niż w rzeczywistości brosz, ponieważ no jest młodszy, kurczę no. Jednak ten wiek FIFA jest naprawdę bardzo kluczowy. No to co, symulujemy mecz. Bo raczej no to jest bezistotne. No jakiś tam pieniądz oczywiście może... Wow, tu już tak od razu, kurde, jest wynik podany bez symulacji, tak z buta, tak o po prostu. No i tu niestety porażka. Tam niektórzy już pewnie będą zmęczeni. Oj, to bardzo zmęczeni, ojejku, ojejku. Trochę chyba przesadziłem. No porotujemy tym składem, no. Choć w sumie nie mamy nikogo na środkową obronę, tak teraz widzę. I to jest bardzo, bardzo niefajne. Dobra, zmiany zostały wprowadzone. Lecimy do ostatniego meczu. Może nie ostatniego, może przedostatniego meczu symulacyjnego w pucharze jakiegoś tam europejskiego. Gramy z klubem, którego nazwy nie zdołam przeczytać i mamy remisik. Ciekawe, czy lecimy dalej, czy na tym się zakończy nasza przygoda. No na tym się zakończyło, ale mam jakieś wiadomości. Każdy piłkarz ma inną osobowość, no jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać naprawdę w rzeczywistości. No ale no dobra, no to udamy się na naszą pierwszą konferencję. Okej, okay, to jestem ja. Wow, polski dubbing. Okej, okay, że kibice są niezadowoleni, że tak szybko odpaliśmy z tego turnieju towarzyskiego. No i chyba musimy uczyć się na błędach po prostu. Dlaczego spadło? Czy klub uniknie dolnych rejonów tabeli? No z tymi ludźmi na pewno damy radę, no to jest zespół, który ma tam swój potencjał, mieszanka doświadczenia z młodością, więc to nie może się nie udać. Czy przed zamknięciem okienka ruszyć na zakupy? No szkoda, że jest wyłączone. Celem ekipa urodzonych zwycięzców? O co w tym chodzi? Ale nie wiem, co z tym chodziło, ale morale poszły do góry, więc chyba dobrze. Ale Boże, teraz tak widzę, że kurde, tak mało kolorów w tym kalendarzu jest. Tutaj widzimy jakieś zwykłe tarcze. Nie wiadomo, czy to jest puchar, czy liga, czy no... Jak ktoś jest kumaty, to się raczej dowie, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi, że nie mam takiego pierwszego rzutu oka i to jest takie średnie. Wow, tu zobaczcie, tu kto będzie nosił opaskę kapitana też będzie dosyć ważne, bo ten asystent doradza, żebyśmy dali Igor Angulo, no bo tam, nie wiem, jakoś losowo się ustawiło.
Ale dobra, pora ustalić 11 na mecz. Okej, wytyczne też ustawiłem, więc możemy się zabierać do meczu z Wisłą Płock. O, jesteśmy akurat gośćmi, bo zapomniałem wam powiedzieć, że mecze na wyjeździe gramy, meczu u siebie symulujemy. Takim składem, jakim widzicie teraz, wychodzimy na pierwsze spotkanie w tej karierze z Wisłą Płock, a nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na skrót tego spotkania. Chyba o niczym nie zapomniałem, mam nadzieję przynajmniej. No ciekawe, jak będzie się grało piłkarz... Wow! Coś zrobił teraz. Chciałem powiedzieć, ciekawe, jak będzie się grało zawodnikami z Ekstraklasy w tą grę. Rozgrywka jest wolniej. Co? Ale nie, to nie będzie pewnie licencjonowana Ekstraklasa. Ale jest podobne. Ciekawe, czy jest tak w każdej lidze, czy inaczej. O Boże, ja coś czuję, że dostałem taki wpierdziel. Rozgrywka zdecydowanie zwolniała, ale czy to jest dobre, czy nie? No nie mam pojęcia. Ambrosiewicz do kopacza. Igor Angulo. Angulo utrzymał się przy piłce, uderzenie! No i mamy pierwszą bramkę Górnika Zabrze w tym sezonie. Pierwszą naszego super snajpera z Zabrza, Igora Angulo. No i pytanie, czy będziemy lecieć tak dalej. Boże, komentatorów zapomniałem wyłączyć, przepraszam was najmocniej. Pytanie, czy ten scoreboard, ta tablica wyników jest jakby w każdej lidze nielicencjonowanej taka sama, czy po prostu jakby tylko kolorystycznie dopasowali? Bo ten scoreboard jest naprawdę bardzo podobny do tego, jaki widzimy na co dzień w Ekstraklasie i przez chwilę myślałem, że tak jest. Ale dobra, to już akcja Wisły Płock. Dośrodkowanko. Oj, loska. No tak w sumie niepotrzebne to było, ale tu Jimenez, podanie górą. Rozgrywka jest wolniejsza. Tak bardzo wolniejsza. Bo jakby mi się wydaje, że nawet w rzeczywistości tak wolno się nie gra, kurde. Ale to może tylko takie pierwsze odczucie, no. Ono się jeszcze gameplayu, no to na pewno się jeszcze 10 razy zmieni do grudnia, ale no wiecie o co chodzi. Do Ambrosiewicza. Angulo. Aj, chciałem fake shota zrobić. Ale tu przejęcie niepotrzebnie chyba podałem. Boże, co ja teraz zrobiłem? No ta, uderzenia z pierwszej piłki są znerfione. No to na pewno trzeba będzie przyzwyczaić się do tego, że trzeba najpierw przyjąć piłkę i dopiero potem uderzyć. Ma teraz podanie górą do Jimeneza. Jimenez może będzie... To niezłe uderzenie. Ambrosiewicza. Igor Angulo na lewą nogę. Igor Angulo. Słupek. W pierwszym meczu słupek trafić. Nieźle. O, co zrobił Igor Angulo? Uderzenie na zielonym! Ale broni bramkarz, to jest za słabe uderzenie. Zawadę, jak to rozegraj... O, jak to rozgrywają. Obrońcy nic nie robią za bardzo. No i Loska łapie to uderzenie. Manech, oj kurde, jak to przejął. Już doliczony czas gry, tylko nie stracić w głupi sposób. No ale no chłopaki, no cofajcie się, no oni nic nie robią, no to jest trochę głupie, że jakby przechodzimy ze skrajności w skrajność. W 19 obrońcy za dużo robili sami siebie, a w 20 mam wrażenie, że naprawdę za mało po prostu stoi se gościu i nic nie robi, nie? Ale no dobra, może po prostu bardziej skillowi gracze by to ogarnęli, ale najważniejszą informacją jest to, że w pierwszym meczu Górnik Zabrze w naszej karierze na moim kanale zdobywa 3 punkty po bramce Igora Angulo. Czyżby była meczowa konferencja? Dokładnie. Nie zabierzemy wiele czasu. Czy zwycięstwo drużyny to szczęśliwy sztab trenerski? No, chłopacy dali z siebie wszystko po prostu, no. Nie dostał kolejnej szansy gry w wyjściowym składzie. No, to trzeba coś powiedzieć, żeby za bardzo nie było mu smutno i żeby nie było smutnej minki. To go zmotywuje. Czy byłby on zadowolony z drugiej połowy? No, jakby wygraliśmy ten mecz, no po prostu byliśmy lepsi, no. Ich nie ma wątpliwości, bo w zasadzie to Wisła Płock nie dała chyba żadnego celnego strzału na naszą bramkę. Wszyscy szczęśliwi, wszyscy mają energię, więc pora przejść do meczu symulacyjnego z Zagłębiem Lubin. Zobaczymy, jak bardzo symulacja będzie dla nas hojna. Zapolnik, dwie bramki, Sekulic 1-3-1, no świetnie. Okej, mamy pierwszy comiesięczny raport zwiadowczy, naprawdę kocham juniorów, ale to jest w sumie nic ciekawego, tak widzę, no niestety, więc niech sobie tutaj chłopaki jeszcze zostaną. Okej, przechodzimy do meczu z Wisłą Kraków, czyli będziemy grać z klubem, którego prowadziłem jeszcze do niedawna na kanale w karierze. No ale zmieńmy sobie tutaj kilka rzeczy. No może ten Matuszek sobie wejdzie, no dałem mu tą szansę. I może Mannych, bo tak z Matrasa nie byłem do końca zadowolony, a Mannych jak tam wszedł, to pokazał fajny futbol. No i ze zmian to by było chyba na tyle, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na drugi mecz grywalny w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak my się zmierzymy z no, zdecydowanie lepszą drużyną od Wisły Płock. Patrz, jak mnie chciał zrobić gościu. No, co ty myślisz, że mam 12 lat, że się na takie coś nabiorę? A ciekawe, jak te dośrodkowania z różnego wyglądają. Jimenez, no mocna piłka, ale no niestety wybita, ale tu jeszcze jest Matuszek.
Podanie do Bochniewicza, to jakaś szybsza wymiana. Matuszek do środka, a i zablokowane uderzenie. Kopacz cały czas, Angulo jeszcze przejmuje. Będzie uderzenie, poprzeczka tylko, ale czy będzie dobitka z główki? No niestety, no naprawdę, co mecz muszę trafiać w pręt. Już się nie robi śmieszne FIFA. Oj, Jimenez tutaj z kontuzją. Niedobrze. No Jezu, wiedziałem, że tak poda już od, nie wiem, 5 godzin w gazecie już to było napisane. Manych tutaj już do Igora Angulo może mógł podać, ale jest sytuacji. Prawie, że sam na sam. Dwa słupki w jednym spotkaniu i to dwa od tego samego zawodnika. No FIFA nieładnie, nieładnie, ale dobrze, chociaż Manych dobił, że był tam na dobice. No zobaczmy, to już jest lekka przesada, że no co chwilę w słupek trafiam. No ale najważniejsze jest to, że prowadzimy. Basza tutaj już na drugą stronę, Michał Mak. Oj, 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 nie wyszło. Oj, ale teraz ładnie rozklepali, trzeba uważać na środek. Bochniewicz genialnie, genialnie się ustawił i zablokował te podanie. Akcja Wisły Kraków, Burliga tutaj na skrzydle. Burliga. No, Janża, no nie dał rady odebrać. Jeszcze tu Błaszczykowski, dośrodkowanie, Loska. Ale co to było za wybicie, przecież to może być dobitka w łatwy sposób. Trochę złe podanie. Igor opanował jako tako. To jeszcze podanie do tyłu do Wolsztyńskiego, a Manych uderzy. A, teraz pewnie gol będzie, co? Dobra, oni też mieli pręt, ale co nie zmienia faktu, że 3 w jednym meczu to już jest za dużo. Panie Turek, kończ pan ten mecz, 2 minuty, dokładnie. Udało się wygrać na wyjeździe z Wisłą znowu 1-0 i znowu z Wisłą, tyle że z Kraków. No przeważaliśmy w tym spotkaniu, tam Wisła miała kilka jakichś tam okazji, ale nic szczególnego, oprócz tego ostatniego słupka. Mogliśmy wygrać więcej, no ale no, pręty nam przeszkodziły. No chyba jest opcja, żeby nie iść na konferencję prasową. Ale zobaczymy jeszcze, jakie pytania będą, po prostu. No Jimenez nie zagrał najlepiej. No mam nadzieję, że powróci do formy. Okej, Jimenez na około 5 dni. No mamy wiele możliwości, żeby go zastąpić. A tak naprawdę to nie. Bo kto tam jest? Paido ewentualnie? No, tak średnio bym powiedział. No byliśmy CO?! Myślałem, że to jest pozytywne! Czy lepiej by było, gdyby nie mielibyśmy wglądu na to, jaka odpowiedź... No na jak daną odpowiedź reagują piłkarze, bo przynajmniej to byłoby troszeczkę bardziej realistyczne. No i co, Jimenez z kontuzją, niestety. Dobra, jest niby Ryczkowski. No dobra, niech sobie zagra chłopak. Okej, kolejny mecz u siebie, tym razem z Beniaminkiem, Rakowem Częstochowa i czy uda nam się wygra 4. mecz i kolejny raz 3-1 u siebie, czyli na wyjeździe wygrywamy 1-0, a na u siebie 3-1. Angulo 2 bramki, fajnie, fajnie. Tam ktoś z kontuzją był, nie zauważyłem dokładnie. A ja nie widziałem, że wysłałeś mi wiadomość, mordo. Nie, coś czuję, że jak dam tą odpowiedź, to tak za bardzo, no, go nie zmotywuje, więc dam, że ważna jest rotacja w zespole, że czasem zagrasz ty, czasem ktoś inny, no wiesz. Paweł Bochniewicz, 6 tygodni. A my nie mamy środkowego obrońcy. Masakracja jakaś. Ale no okej, wydaje mi się, że na ten pierwszy odcinek no to byłoby na tyle. Trzeba tak powoli się wdrażać. A w przyszłym epizodzie zmierzymy się z Jagiellonią Białystok. Przesymulujemy z Koroną Kielce. Zagramy z Arką Gdynia. Symulacja z Śląskiem Wrocław. Zagramy z Pogonią Szczecin. Symulacja z Lechem. Tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem. Widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i pa!